Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Wyobraźcie sobie, że Wasza córka za tydzień wychodzi za mąż. Wszystko jest już prawie dopięte na ostatni guzik. Jej piękna biała suknia czeka, podróż poślubna została zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach, a niebawem zaczną zjeżdżać się goście z zagranicy. Wszyscy są niesamowicie podekscytowani nadchodzącymi wydarzeniami. Pozostaje Wam już tylko odliczać dni. Jakie to musi być więc straszne uczucie, gdy zamiast tych chwil pełnych szczęścia i nadziei finalnie dotyka kogoś niesamowita tragedia. Zamiast wziąć udział w ceremonii zaślubin, muszą uczestniczyć w pogrzebie. Niestety w historii, o której dzisiaj Wam opowiem, właśnie to miało miejsce. Zapraszam do wysłuchania. Stephanie Claire Scott urodziła się 14 października 1988 roku w Sydney. Dorastała natomiast w miasteczku Canandra. W dzisiejszej opowieści przeniesiemy się więc do Australii. Stephanie miała dwie siostry i dwóch braci. Jej ojciec Robert był wicedyrektorem liceum. I to właśnie w jego ślady bohaterka dzisiejszej historii zdecydowała się pójść. Postanowiła zostać nauczycielką. To było jej wielkie marzenie i z zapałem zaczęła realizować ten plan. Gdy naukę w liceum miała już za sobą, również jej życie uczuciowe nabrało tempa. Miejsce w jej sercu zajął Aaron. Mimo że ci dwoje znali się praktycznie od dziecka, to dopiero później trafiła ich strzała amora. Następnie Stephanie rozpoczęła studia i wtedy para pozostawała w związku na odległość. To jednak nie odbiło się negatywnie na łączącej ich relacji. Po opuszczeniu murów uniwersytetu młoda nauczycielka dość szybko otrzymała propozycję pracy. Miała uczyć języka angielskiego w liceum w mieście Lytton w stanie Nowa Południowa Walia. Aaron podjął wówczas decyzję. Najwyższa pora na zmiany i dołączył do ukochanej. Przeprowadził się do Lytton. Lytton to niewielkie miasto o populacji nie przekraczającej 12 tysięcy mieszkańców. Wieści i plotki zatem rozchodzą się tam niezwykle szybko. Ludzie znają się z widzenia i społeczność jest raczej zżyta. Również wskaźnik przestępczości nie jest wysoki. Najgorsze, z czym policjanci zazwyczaj mieli do czynienia, to włamania do samochodów czy bójki w barze. Mieszkańcy rzadko zamykali swoje domy. Nikt nie bał się chodzić po ulicach po zmroku. Wszyscy czuli się względnie bezpiecznie. Jak się jednak okaże, do czasu. 11 kwietnia 2014 roku Aaron i Stephanie się zaręczyli, a rok później miał odbyć się ich ślub. Wszystko więc w życiu 26-latki układało się świetnie, zarówno w sferze kariery zawodowej, jak i w życiu uczuciowym. Stephanie uważana była za ciepłą, inteligentną i pełną życia kobietę. Dla każdego zawsze miała ciepłe słowo, czas, aby porozmawiać czy doradzić oraz uśmiech na twarzy. Była pozytywnie nastawiona do życia i ludzi. Wierzyła, że są oni z natury dobrzy. Często stawiała dobro innych ponad swoim. Jej bliscy przyznają, że to ona była spoiwem ich rodziny. Trzymała ich razem, była bezinteresowna i zawsze gotowa do pomocy. Właśnie dlatego wybrała też zawód nauczycielki. Nie tylko zawsze była znakomicie przygotowana do zajęć, ale uczniowie po prostu ją lubili i szanowali. Szybko zaskarbiła sobie także sympatię kolegów i koleżanek po fachu. Była uważana za nauczycielkę z pasją, z powołania. Generalnie Stephanie była dumna z tego, co robiła. Ponadto kochała taniec, muzykę i sport. Była perfekcjonistką. Dlatego też i swój ślub planowała od dawna. Każdy szczegół miał być dopracowany. Zarezerwowała również podróż poślubną. Razem z Aaronem mieli wybrać się na Tahiti, czyli jedną z wysp Polinezji Francuskiej. Odbył się też już wieczór panieński.
Przenieśmy się więc do 3 kwietnia 2015 roku. Wtedy dzień ślubu pary zbliżał się wielkimi krokami. Zostało jedynie kilka dni. Aaron w tamten weekend wybierał się do rodzinnej miejscowości. Miała się tam odbyć impreza pożegnalna jednego z jego przyjaciół. Stephanie planowała natomiast zostać w domu. Nie tylko miała jeszcze kilka rzeczy do załatwienia, tych związanych ze ślubem, lecz także musiała dopracować plan i materiały dla nauczycielki, która miała ją zastąpić podczas jej nieobecności. Czyli chciała mieć pewność, że gdy ona będzie na urlopie i będzie wylegiwać się na plaży, to tamta osoba będzie wiedziała dokładnie, co ma robić i jaki program realizować. O 12.30 narzeczony pocałował Stephanie na pożegnanie, powiedział, że ją kocha i ruszył do Kanandry. Piątek i sobota minęły spokojnie. 5 kwietnia, a była to niedziela wielkanocna, Stephanie postanowiła pojechać do szkoły, aby popracować. Około 11 zaparkowała przed budynkiem liceum i poszła do koleżanki mieszkającej nieopodal. Ta miała dać jej klucze do bramy szkolnej. Potem 26-latka udała się wprost do pokoju nauczycielskiego, gdzie spędziła 2 godziny i 40 minut. Głównie szlifowała notatki dla mającej ją zastąpić nauczycielki. Wysłała też maila do firmy odpowiedzialnej za transport gości ślubnych. Chciała potwierdzić ich wcześniejsze ustalenia. Tego dnia rano wymieniła ze swoim narzeczonym Aaronem kilka wiadomości. Mężczyzna wiedział więc, jakie plany ma jego ukochana. Około południa jednak kontakt nagle się urwał. Aczkolwiek gdy Stephanie przestała odpisywać, to początkowo Aaron zrzucił to na karb tego, że pochłonęły ją obowiązki. Niemniej, kiedy o 19.20 wrócił do domu i nie zastał tam swojej narzeczonej, zaczął się niepokoić. Na podjeździe nie było również jej samochodu. Postanowił wtedy podjechać pod budynek szkoły, a także przejechać się po ulicach Litton. Z uwagi na to, że miasto nie jest szczególnie duże, liczył na to, że może po prostu zobaczy gdzieś auto Stephanie. Miał nadzieję, że kobieta zagadała się z jakąś koleżanką, albo że straciła poczucie czasu. Nigdzie jednak nie dostrzegł czerwonej Mazdy Stephanie. Co więcej, tego wieczoru razem mieli wybrać się na kolację, a kobiety nadal nie było. Wciąż też nie dała znaku życia. Aaron nie mógł pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Odwołał rezerwację w restauracji i zaczął obdzwaniać znajomych swojej narzeczonej. Mimo że sam siebie starał się pocieszyć, tłumaczyć sobie, że może Stephanie dopadł strach i stres przed ślubem, to z drugiej strony wiedział, że taki zupełny brak kontaktu był do niej kompletnie niepodobny. Poza tym jego partnerka w ostatnich dniach wydawała się być podekscytowana i szczęśliwa. Wszystkim wokoło opowiadała, że wprost nie może doczekać się tego ślubu. Aaron postanowił, że nie będzie działał pochopnie. Łudził się, że niebawem usłyszy klucz w zamku i w progu stanie jego narzeczona, że niedługo razem będą się z tego jedynie śmiać. Tej nocy nie spał zbyt dobrze i obudził się bardzo wcześnie. Od razu zaczął dzwonić do członków rodziny Stephanie. Nikt jednak jej nie widział i nie miał z nią żadnego kontaktu. O 16.30 mężczyzna nie czekał już dłużej i zgłosił zaginięcie narzeczonej na policję. Tego dnia informacje o zniknięciu 26-latki trafiły także do mediów. Jej bliscy i przyjaciele nie tylko opisywali to, co się stało na swoich profilach w mediach społecznościowych, ale zwrócili się też do redakcji lokalnej gazety. Chcieli, aby jak największa liczba osób dowiedziała się o zaginięciu Stephanie. Funkcjonariusze początkowo brali pod uwagę opcję, że kobieta mogła mieć wypadek. Nigdzie nie było przecież również jej samochodu, więc jak najbardziej istniała możliwość, że zaginiona wpadła do rowu, czy też, że leży gdzieś ranna lub straciła przytomność i potrzebuje pomocy. Od soboty, 4 kwietnia, kobieta nie korzystała ze swoich kart płatniczych ani nie była aktywna w mediach społecznościowych. Niestety,
Stefanie na swojej komórce nie miała włączonej opcji znajdź mój telefon. Okolice miasta zaczęły przeszukiwać helikoptery oraz grupy poszukiwawcze. Wśród nich pojawiły się także zespoły z psami tropiącymi oraz wielu wolontariuszy. Śledczy prowadzący sprawę natomiast w pierwszej kolejności skierowali się do liceum w Litton, czyli ostatniego miejsca, gdzie kobieta była widziana. Dane z systemu alarmowego wykazały, że Stefanie wyłączyła alarm w części administracyjnej budynku o 13:31 i ponownie włączyła go o 13:38. Wszystko wskazywało na to, że właśnie w tamtym czasie wyszła z budynku. Jeden ze świadków zeznał, że około 14 w pobliżu szkoły słyszał dziwne odgłosy, jakby przesuwanych mebli. Twierdził też, że widział czerwoną Mazdę zaparkowaną pod zadaszonym przejściem przed budynkiem. W międzyczasie śledczy próbowali ustalić, kto dokładnie przebywał w niedzielę wielkanocną na terenie szkoły. Lista nie była długa. Kilku członków kadry nauczycielskiej i pracownik porządkowy. Policjanci postanowili porozmawiać z każdą z tych osób, ale tylko jedna w rezultacie przykuła ich uwagę. 24-letni sprzątacz, Vincent Stanford. Mężczyzna podczas pierwszego wstępnego przesłuchania przyznał, że był tamtego dnia w szkole. Pojawił się, żeby wyczyścić i wystawić kosze na śmieci. Co prawda nie był wtedy wpisany w grafik, lecz oznajmił, że ogólnie rzecz biorąc był tam tylko przez chwilę, a potem pojechał na zakupy spożywcze. Twierdził, że nie widział wówczas Stefanie i że nie jest w stanie pomóc w śledztwie, ale mimo wszystko życzył policjantom powodzenia. System automatycznie sczytujący tablice rejestracyjne rzeczywiście uchwycił jego samochód niedaleko liceum około 15:35, co potwierdzało jego słowa. Jednak problem pojawił się, gdy funkcjonariusze skontaktowali się z kierownikiem marketu, gdzie mężczyzna rzekomo robił zakupy. Okazało się bowiem, że ten sklep był w niedzielę wielkanocną zwyczajnie zamknięty. Ten niewielki szczegół spowodował, że Stanford natychmiast znalazł się na liście podejrzanych. Śledczy wówczas postanowili przesłuchać go ponownie i pojawili się w jego domu. Nie zastali go tam, lecz jego matka pozwoliła się im rozejrzeć. Mężczyzna mieszkał razem z matką i bratem. To właśnie wtedy policjanci natrafili na klucze oraz czerwono-białą smycz, a te idealnie pasowały do opisu pęku kluczy na tak zwanej smyczy, jakie Stefanie miała przy sobie w dniu zaginięcia. Poza tym przed domem śledczy odkryli ślady opon. Nie pasowały one do śladów Toyoty Hilux, czyli wozu, jakim poruszał się Stanford. Co więcej, nieopodal zabezpieczono zużytą prezerwatywę oraz kawałek żółtej taśmy. W sypialni podejrzanego znaleziono otwarte, ale puste opakowanie po prezerwatywie oraz kilka zupełnie nowych kondomów. Nie minęło dużo czasu i do domu wrócił Stanford. Na pytanie, gdzie był, mężczyzna odpowiedział, że robił w okolicy zdjęcia. Na siedzeniu pasażera w istocie leżał aparat. Gdy śledczy go uruchomili i zaczęli przeglądać fotografie, dokonali makabrycznego odkrycia. Dwie z nich przedstawiały spalone ludzkie ciało. Podejrzany utrzymywał, że jedynie pobrał te zdjęcia z internetu, bo jak sam twierdził, wydawały mu się zabawne, ale w rzeczywistości pochodziły z jakiegoś filmu grozy. W każdym razie policjanci byli przekonani, że na zdjęciach jest ciało Stefanie i że znajduje się ono na jakimś zalesionym obszarze, lecz nie byli w stanie określić, co to za miejsce. Samochód Stanforda został zarekwirowany. Na tyle znaleziono płyty budowlane, na których można było dostrzec ślad jakiejś czerwonej substancji. Wszystkie dowody zostały wysłane do laboratorium do analizy, a Stanforda przetransportowano na posterunek na przesłuchanie. Mężczyzna wciąż przekonywał, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Stefanie i że jej nie widział tamtego niedzielnego dnia. Miał jednak na czole, w okolicy oczu, nosa, prawego przedramienia i lewego ramienia świeże zadrapania.
Tłumaczył je w najróżniejszy sposób, od uderzenia się w głowę do wpadnięcia na drzewo. Tak czy inaczej jego słowa i próby wybielania na nic się zdały. Mężczyzna wkrótce został aresztowany. 9 kwietnia o 9:30 na policję zadzwonił świadek. Twierdził on, że widział samochód bardzo podobny do auta Stephanie niedaleko jednej z lokalnych farm. Miejsce to znajdowało się około 11 kilometrów od domu Stanforda. Wkrótce okazało się, że faktycznie udało się odnaleźć samochód zaginionej, czerwoną Mazdę. Do pracy natychmiast przystąpili technicy. W bagażniku oraz na tylnym zderzaku tego pojazdu odkryli oni sporą ilość krwi i testy wykazały, że należy ona do Stephanie Scott. W toku śledztwa dokładnie przeszukano również dom Stanforda. Policjanci natrafili tam na matę ochronną do bagażnika i była to mata do Mazdy. Na tej macie też zabezpieczono czerwone plamy i po przeprowadzeniu dodatkowych badań stało się jasne, że znaleziono dopasowanie z DNA zaginionej. Jej DNA znajdowało się także na kanistrze, zużytej prezerwatywie oraz na żółtej taśmie, zlokalizowanej na terenie posiadłości już wcześniej. Te taśmy sprawca zabrał ze szkoły, gdzie on i ofiara pracowali. Tam używali jej malarze. Ponadto w domu Stanforda odkryto również czerwony biustonosz Stephanie, nóż, który ostatecznie okazał się być narzędziem zbrodni oraz kajdanki. Na tym nożu i kajdankach oraz dodatkowo na żelu intymnym i opakowaniu prezerwatyw z sypialni aresztowanego także znajdowało się DNA zaginionej. Kolejne dowody obciążające Stanforda odnaleziono na jego laptopie i telefonie. Zabezpieczono tam pełno zdjęć oraz filmów przedstawiających różne kobiety oraz dziewczynki, osoby małoletnie. Nie tylko były to niecenzuralne treści pobrane z internetu, czasami o bardzo wulgarnym i wręcz odrażającym charakterze. Wśród nich były też zdjęcia i filmy świadczące o tym, że oskarżony śledził i podglądał kilka kobiet i dziewczyn zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Szczególnie upodobał sobie dwie kobiety, Jillian i Jennifer, oraz 12-letnią dziewczynkę. Zacznijmy jednak od Jillian. Pracowała ona w lokalnym supermarkecie i często widywała Stanforda i jego matkę. Po jakimś czasie mężczyzna zaczął pojawiać się częściej i przychodził sam. Dwa razy nawet próbował do niej zagadać. Jak pokazują dane z jego komputera, 24-latek szukał także informacji na temat Jillian w internecie. Kilka dni przed zniknięciem Stephanie zaparkował przed sklepem, gdzie kobieta pracowała i było to jeszcze przed jego otwarciem i po prostu na nią czekał. Jillian to zauważyła i postanowiła nie wychodzić ze swojego auta, bo trochę ją to przestraszyło. Wkrótce pojawili się jej koledzy z pracy i wspólnie otworzyli sklep. Kolejną, w cudzysłowie, ulubienicą Stanforda była 28-letnia Jennifer. Ją aresztowany często śledził, gdy wychodziła z pracy. Kobieta regularnie widywała go, jak siedział w samochodzie i ją obserwował. Czasami, chcąc rozładować atmosferę, mówiła mu cześć, a on jej odpowiadał. Na jego telefonie policjanci znaleźli zdjęcia jej samochodu. Jednak największą chyba obsesję oskarżony miał na punkcie 12-letniej dziewczynki. Zrobił jej ponad 1800 zdjęć. Regularnie ją śledził i zapisywał, co dziewczynka robi, kiedy wraca do domu, kiedy jest sama, kto z nią mieszka, o której jej bliscy wychodzą z mieszkania. Raz nawet napisał, i tu cytuję, jest sama w domu, 15:40, wystarczająco dużo czasu na porwanie. Oprócz tego w jego zeszycie można było znaleźć szkice kobiet, samochodów, broni, mieczy czy różnych wariacji na ten temat, na przykład kobiecej głowy przebitej nożem. Analiza komputera Stanforda natomiast wykazała, że między 4 a 5 kwietnia mężczyzna szukał w internecie fraz dotyczących przede wszystkim wdów i noży. Zamówił również kajdanki oraz nóż wojskowy.
Po zebraniu tych wszystkich dowodów, priorytetem dla śledczych stało się odnalezienie ciała Stefanii. Starali się więc namierzyć obszar, gdzie oskarżony mógł je porzucić. Analizowali zdjęcia z jego aparatu, te przedstawiające spalone zwłoki. Nie szło im jednak najlepiej, nie mieli zbyt wielu szczegółów. I wtedy, 10 kwietnia, na policję zgłosił się kolejny świadek. Twierdził on, że w niedzielę wielkanocną, przed 16, niedaleko głównego kanału, widział samochód. Potem wysiadł z niego mężczyzna i wrzucił do wody coś, co wyglądało na laptop. Następnie po prostu odjechał. Śledczym szybko udało się zlokalizować ten przedmiot. W istocie był to laptop i należał on do Stefanii. Wówczas w poszukiwania włączono także nurków. Oni przeczesywali wody kanału. Poza tym policjanci cały czas przeszukiwali pola i zalesione obszary w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono samochód kobiety. I wkrótce ich wysiłki przyniosły rezultaty. Dzień przed tym, jak Stefanii miała stanąć na ślubnym kobiercu, na obrzeżach Parku Narodowego Kokopara natrafiono na jej ciało. Autopsja wykazała, że ofiara została uderzona prawie 40 razy w głowę i to było bezpośrednią przyczyną zgonu. Poza tym sprawca ugodził ją również 2 razy nożem w okolicach szyi. Na koniec ciało zostało podpalone, prawdopodobnie aby pozbyć się śladów. W tym samym czasie oskarżony, nie wiedząc o tym, że właśnie odnaleziono ciało Stefanii, poprosił policjantów o rozmowę. Postanowił opowiedzieć im o tym, co stało się tamtego kwietniowego popołudnia i przyznać się do winy, a także wskazać miejsce porzucenia ciała. Stanford zeznał, że pojawił się w niedzielę wielkanocną na terenie szkoły, aby, tak jak mówił już wcześniej, wyczyścić kosze na śmieci. Część z nich musiał wnieść na piętro i to wtedy właśnie zobaczył Stefanii. Kobieta siedziała w pokoju nauczycielskim i pracowała na komputerze. Oskarżony stwierdził, że gdy tylko ją zobaczył, to poczuł wewnętrzny przymus, aby ją zabić. Szybko więc wrócił do swojego domu po, jak sam to określił, zestaw gwałtu. Były to kajdanki, viagra, nóż i środki czyszczące. W międzyczasie szukał też w internecie takich haseł jak gwałt na pannie młodej czy tych dotyczących stosunku z osobą zmarłą. Do budynku liceum wrócił akurat, gdy Stefanii zaczęła szykować się do wyjścia. Kiedy przechodziła obok niego, a ich spojrzenia się spotkały, młoda nauczycielka uśmiechnęła się i życzyła mu wesołych świąt. Nie wiedziała, że grozi jej ogromne niebezpieczeństwo. Gdy tylko Stanford znalazł się za jej plecami, jedną ręką chwycił ją w talii, a drugą zasłonił jej usta i zaczął ciągnąć ją do pobliskiego schowka. Kobieta starała się bronić, drapała napastnika, gdzie tylko udało jej się dosięgnąć. Była jednak od niego o wiele słabsza. Po chwili Stanford zamykał już drzwi małego pomieszczenia. Stefanii w tamtym momencie podjęła jeszcze jedną próbę. Chciała uciec, ale agresor wówczas mocno ją popchnął i kobieta niestety upadła na podłogę. Wtedy oskarżony kontynuował napaść. Wielokrotnie uderzył swoją ofiarę w głowę, aż w końcu ta straciła przytomność. Potem ją wykorzystał, a następnie sięgnął po nóż. Jak sam przyznał, użył go, aby mieć pewność, że kobieta nie przeżyje. Gdy wyszedł ze schowka, pozbierał rzeczy należące do Stefanii. Upuściła je w trakcie ataku. Wszystkie te przedmioty także umieścił w schowku. Wiedział, że musi pozbyć się ciała i wyczyścić miejsce zbrodni, lecz wtedy dopadł go głód. Pojechał więc do domu, gdzie jak gdyby nigdy nic, zjadł kanapkę i wypił kawę. Po posiłku wrócił na miejsce zdarzenia. Włożył ciało swojej ofiary do bagażnika jej własnego samochodu. Podczas przesłuchania przyznał, że użył wówczas żółtej taśmy. Przykleił ją do rany na szyi Stefanii, aby zatamować krwawienie. Natomiast płyty budowlane znalezione przez policjantów podczas aresztowania w jego samochodzie pochodziły właśnie ze schowka, gdzie doszło do morderstwa. Odkryto na nich DNA zabitej. Potem Stanford przystąpił do sprzątania.
Gdy i z tym się uporał, wsiadł do czerwonej Mazdy Stefanii i podjechał nią pod dom, który dzielił z matką i bratem. Zaparkował za szopą. Kilka godzin później udał się na stację benzynową i napełnił czerwony kanister benzyną. Zatrzymał się jednak nie na samej stacji, lecz tuż za rogiem. Aczkolwiek kamery i tak zarejestrowały go, gdy siedział za kierownicą samochodu Stefanii. Kolejnego dnia, we wczesnych godzinach porannych, ruszył w stronę Parku Narodowego Kokopara. Tam wszystkie ubrania i rzeczy Stefanii włożył do plecaka. Ciało swojej ofiary podpalił i szybko odjechał. Następnie porzucił czerwoną Mazdę gdzieś na polu, a wieczorem pozbył się przedmiotów z plecaka. Wrzucił je do różnych koszy na śmieci na terenie miasta. Tych rzeczy nigdy nie udało się odnaleźć. Jak się jednak później okazało, mężczyzna nie wyrzucił wszystkiego. Po pierwsze, zostawił sobie czerwony biustonosz ofiary. Nie umiał wyjaśnić dlaczego, stwierdził, że może na pamiątkę. Po drugie, do kosza nie wrzucił również prawa jazdy oraz dwóch pierścionków Stefanii, zaręczynowego i tego z okazji ukończenia studiów. Zamiast tego Stanford wysłał te przedmioty do swojego drugiego brata, brata bliźniaka, Markusa, który mieszkał w innej części Australii. Finalnie wyszło na jaw, że Markus zniszczył prawo jazdy 26-latki, a także sprzedał otrzymaną biżuterię w Lombardzie. Dostał za nią $705. Co ciekawe, początkowo oskarżony utrzymywał, że nie zgwałcił Stefanii, lecz i do tego ostatecznie się przyznał. Podczas przesłuchania otwarcie mówił o tym, że od dawna towarzyszą mu myśli, aby kogoś skrzywdzić. Niemniej zawsze udawało mu się je jakoś stłamsić. Oznajmił też, że chyba ma jakieś problemy psychiczne, bo nie wie dlaczego się tak czuje, ale po prostu nie jest w stanie znieść innych ludzi. Przyznał również, że nie czuł w stosunku do Stefanii gniewu, po prostu chciał ją zabić i to zrobił. Vincent Stanford urodził się 21 grudnia 1990 roku na Tasmanii, czyli na wyspie leżącej u południowo-wschodnich wybrzeży Australii. Miał, w sumie nadal ma, dwóch braci, Luka i Markusa. Wychowywał się w niepełnej rodzinie. Jego ojciec zostawił ich, kiedy on i jego bracia byli jeszcze dziećmi. Gdy oskarżony miał 3 lata, z mamą i rodzeństwem przeprowadził się do Holandii i mieszkał tam przez wiele lat. Potem jednak wszyscy wrócili do Australii. Aresztowany wraz z bratem i matką zamieszkał wówczas właśnie w Lytton, jego brat Markus natomiast w Adelaide. Stanford przyznał, że marzył o tym, aby kogoś zabić, już gdy miał 6-7 lat. Takie myśli pojawiały się u niego praktycznie non-stop i mężczyzna zdawał sobie sprawę z tego, że nie było to normalne. Jako dziecko przez jakiś czas uczęszczał do szkoły dla trudnej młodzieży, właśnie z uwagi na jego nieprzewidywalne i agresywne zachowanie oraz bardzo poważne trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych. W 2003 roku został wydalony z tej placówki po dwóch incydentach z jego udziałem. Najpierw wdał się w bójkę z innym uczniem i skończyła się ona tak, że Stanford zaczął tamtego dusić, a miesiąc później wpadł w gniew, gdy nauczycielka zwróciła mu uwagę i ją również chwycił wówczas za gardło. W tamtym czasie miał zaledwie 12 lat. Potem został przyjęty do młodzieżowego ośrodka psychiatrycznego i tam zdiagnozowano u niego autyzm i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Stanford praktycznie przez całe swoje życie nie utrzymywał żadnych bliższych relacji z kimkolwiek poza swoją rodziną. Nie miał przyjaciół czy znajomych, ale gdy miał 14 lat, przez pół roku spotykał się z jakąś dziewczyną. Gdy wypisano go z ośrodka, to marzył, aby iść na studia lub wstąpić do wojska, lecz ani jedno, ani drugie mu się nie udało, choć próbował. Zaczął więc pracę w firmie sprzątającej, gdzie został przez kolejne 5 lat, a potem pomagał również w tartaku. Pracę w liceum w Lytton rozpoczął w marcu 2015 roku, czyli zaledwie miesiąc przed morderstwem Stefanii. Podpisał umowę na okres 5 tygodni.
miała wygasnąć 2 kwietnia, ale została przedłużona. 11 kwietnia bliscy Stefanie mieli świętować wraz z nią jej zaślubiny, ale niestety musieli uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu kobiety. W miejscu, gdzie miało odbyć się wesele, przy dźwiękach piosenki, przy której małżonkowie mieli zatańczyć swój pierwszy taniec, wspominano młodą nauczycielkę. Ku jej pamięci wypuszczono w niebo balony w jej ulubionym kolorze, żółtym. Na miejscu pojawiło się ponad 1000 osób. Wracając jednak do Stanforda. Mimo, że mężczyzna opowiedział policjantom o wydarzeniach tamtej feralnej niedzieli, to początkowo nie przyznał się do winy. Chciał stanąć przed sądem. W międzyczasie poddano go badaniu psychiatrycznemu. Lekarze byli przekonani, że gdyby oskarżony nie został złapany, to prawdopodobnie zabijałby dalej i w efekcie zostałby seryjnym mordercą. Był on zupełnie pozbawiony empatii. Nie miał także wyrzutów sumienia z powodu tego, co zrobił. Podczas przesłuchania często się uśmiechał i wzruszał ramionami. Sam zresztą przyznał, że nie odczuwa żadnych większych emocji i nigdy nie udało mu się dostosować do otoczenia. Oznajmił też, że morderstwo nie przyniosło mu zadowolenia czy satysfakcji, ale jednocześnie zredukowało w nim wewnętrzne napięcie i przytłaczającą chęć, aby kogoś skrzywdzić. Do procesu finalnie nie doszło. Stanford w lipcu 2016 roku przyznał się bowiem do zarzucanych mu czynów. W październiku tego samego roku został skazany na dożywocie za morderstwo i 15 lat więzienia za gwałt. Nie będzie mógł ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Jego brat Markus, ten, który sprzedał biżuterię należącą do Stefanii oraz zniszczył jej prawo jazdy, również został aresztowany. Oskarżono go o pomoc w zacieraniu śladów. Mężczyzna przyznał się do winy i został skazany na 15 miesięcy więzienia. Wyszedł na wolność w październiku 2016 roku. Potem publicznie przeprosił za to, co zrobił i odciął się zupełnie od brata. Ostatecznie wyprowadził się z Adelaide i zamieszkał razem z ojcem. Rodzice Stefanie wnieśli pozew cywilny przeciwko Wydziałowi Oświaty Nowej Południowej Walii oraz firmie sprzątającej, która zatrudniła Stanforda. Wskazywali, że osoby pracujące w instytucjach oświaty powinny podlegać rygorystycznej selekcji i kontroli. Między stronami w tej sprawie doszło do zawarcia ugody, ale jej szczegóły nie są znane. Zaledwie rok później, niestety w rodzinie Scott doszło do kolejnej tragedii. Zmarł ojciec Stefanie, został przygnieciony przez drzewo. Z tych już bardziej pozytywnych informacji to narzeczony Stefanie, Aaron, po tym co się stało, przeprowadził się do Europy. Udało mu się poukładać sobie wszystko na nowo i 5 lat później ponownie znalazł miłość. W 2022 roku para się zaręczyła. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli tak było, to będę bardzo wdzięczna za zostawienie łapki w górę i jak zawsze zachęcam Was do subskrypcji. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa.